w Paryżu. Jeszcze nie obudziłam się dzisiaj, jestem zawstydzona, ale bardzo się cieszę. Będę jadła mojego pierwszego smoothie bowla. Zastanawiam się, ile jest osób, dla których to jest ich wymarzony sok, bo jak ja widzę seler naciowy, ogórek, imbir, cytryna i pietruszka, to wciskam kup teraz. Ale to może brzmieć jak mały koszmar. Nie no, uwielbiam soki warzywne. Opowiadaj. Mamy smoothie bowle z niebieskiego ze spiruliną, bananem i ananasem oraz żółtego z marakują i mango z domową granolą, owockami. Czyli zdrowie, świeżość i idealny podkład pod croissanty i wino. Chciałabym pokazać na mnie. Celowo. Dobra, sprawdzę to. Wygląda pięknie. Niebieskie jedzenie jak z Bridget Jones. Pyszne, pyszne. Pozdrawiamy Coco Bowls. Kolejka jest straszna, ale warto, ona idzie bardzo szybko. To jest najlepszy falafel w Paryżu. To jest jedna z tych rzeczy, która naprawdę jest prawdą, a nie, że rozhypowana. Dlaczego warto tu stać? Tu jest falafel, tam jest falafel, a tutaj stoją wszyscy, słuchajcie, i warto. 8 euro. To jest zwycięstwo. Nie zapominajcie o tym, żeby wziąć ze sobą śliniak. Chciałam pokazać, jak wygląda prawdziwy falafel. Jest zielony, kochani. Boski. Cudowny. Wczoraj byłam w kawiarni, w której był zakaz pracowania i zero internetu. Tutaj dla odmiany wszyscy pracują i uwaga, prowadzą to Amerykanie i wszyscy mówią po angielsku. Ma to sens? Przypadek? Nie sądzę. Robimy przerwę w paryskim planie B. Na nasz plan B, czyli wino w przerwie na dalszy maraton. Drink your water when you have your wine. And drink your wine when you have your water. Dostałam rekomendację od prawie lokalsowej operatorki, że tu jest fajnie, więc idziemy to sprawdzić. To jest ogródek. Ja tu mieszkam. Ty oczywiście jestem najbardziej happy na szparagi, bo to ja. Ale zamówiłyśmy trochę dużo tego. Za to kocham Francję, że tutaj ważna jest jakość, celebracja tego, co lokalne, rzemieślnicze, chociaż to słowo jest teraz takie mocno wyeksploatowane. Za to, że w każdym miejscu będzie dobry chleb, dobre masło, dobre wino. Uczymy się tego od nich. Za dobre życie. Słuchajcie, warto jest być uśmiechniętym, miłym, niezestresowanym, bo tym sposobem poprosiłyśmy panią, która jest super, że jak coś się zwolni, to żeby nam dała znać, bo chcemy siedzieć na dworze, jesteśmy w najpiękniejszym patio na świecie, warto czekać, się tym za bardzo nie stresować i człowiek dostaje wszystko, czego pragnie. Patrzcie. Czy ja się będę zachwycać tak każdego dnia? Zobaczcie, jak to jest pięknie. Idziemy na śniadanie odkryć kolejne miejsca. Is it a pancake? No, it's a cookie though. Myślisz o tym, że bierzemy pancake'i już na śniadanie? Tak, a właśnie. Myślę, że jestem na to gotowa. Że to będzie savory and sweet romance. Zawsze jak idę z kimś, to się jaram, że mogę się szerować wszystkim. Najważniejsza rzecz to, żeby kawa była smaczna i dobre mleczko, więc trzymamy za nich kciuki. Idziemy dzisiaj w taką fajnej okolicy Oberkampf, która brzmi bardzo francusko. Nie pamiętam, tam jest zarówno dużo fajnych knajpek i tak bardziej lokalsowo, bo jednak Mare tutaj jest troszkę turystyczne. A tam ma być jeszcze bardziej cool, o ile jest to możliwe. And the pancakes, you got some more maple syrup. Nie znam tego miejsca, to pomysł Julki. Na razie próbowałam pancake'ów, są przepyszne, nie lubię bułu, więc bałam się, że będzie także zalepiające, bułaśne, a to jest po prostu fluffy, delikatne, pyszne, wszystko robią orzeszki, bo posypka to życie. Owocem, wiadomo, miły dodatek, idealne wymierzenie słodyczy. Kawa jest po prostu przepyszna, naprawdę, a to hit or miss zazwyczaj. Jeszcze nie było z nami tostów w testowaniu, ale wyglądają zarobiście, bo mają piklowane warzywa powkładane, więc ja już jestem sold. A tutaj mamy banana z mojego pancake'a. Bon appétit. Nie? Znam chyba. Tak? Zuza Krajewska. Fotografii. To ciekawe. Wow! A talent? Tomek Ziętek! To jest Tomek Ziętek! O Jezu, to jest Tomek Ziętek! No. Polska! Jest. Dlaczego pierwsza rzecz, jaką zwróciliśmy uwagę, to jest bardzo fajna polska sesja z polskimi ludźmi. I mean, I'm proud. Powiedzenie, z gówna bata nie ukręcisz, bardzo je lubię, ale się z nim nie zgadzam, bo w przypadku gotowania i mody ja mam coś takiego, że uważam, że zawsze jestem w stanie coś wykminić. I właśnie wymyśliłam, że jest mi ciepło i zrobię sobie z mojej chusty top. I nie wiem, czy będę chodzić tak, czy będę chodzić tak. Nie mam też lustra, ale uważam. I like. Jest update, bo moja personal stylist powiedziała, żebym tutaj stakowała do środka. I uważam, że teraz jest super. I można to zrobić tak. Who is she? Można zrobić tak. No, tutaj ludzie mają office. W ogóle jest najpiękniej ever. W ogóle nie wiem, o co chodzi, ale właśnie się wydaje, że jakoś tak jaśniej się zrobiło. Albo wyszliśmy z tamtej dziwnej okolicy i to jest tak bardziej nasze. Nie masz takiego wrażenia, że po prostu... Tak. I the more we get the inspiration, te albumy, te wszystkie rzeczy, to jakoś tak człowiek się bardziej jara. Jednak otoczenie ma znaczenie. Bardzo lubię ten budynek. Nie wiem co to, ale bardzo jest piękny. Ale miałam tutaj taką historię, że siedziałam w oknie z koleżanką, jakiś pan stał obok. Jak ja poszłam do łazienki, to on powiedział tej koleżance, że ma coś takiego, że chodzi po Paryżu i jak ktoś mu się spodoba, taki pan po 60 grubo, jak ktoś mu się spodoba, to rysuje jego szybki portret i dał mi na kartce moją podobiznę, na takiej karteczce, flamastrem narysowany moją twarz. To było takie, on to zrobił serio w kilka minut. To było takie, ja siedziałam tutaj w tym oknie. What a story! Słuchajcie, do Land&Monkeys, czyli do sieci wegańskich boulangerii. To jest raj. Ja tu weszłam przypadkowo i ja jestem w szoku, że to istnieje. Jest kolejka. Boulangerie végétale. To będzie intencja teraz do mnie. Wezmę chyba też mix sałat. Jestem bardzo zestresowana. Jak czujesz to na misji, że chcę mieć dużo, bo ja nie mam ochoty na kanapkę. On nam daje miks wszystkich sałatek. Stwierdziłam, że jolo. Jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi. Zamówiłam wszystko, co wyglądało fajnie. Nie wiem czemu. Jakbym tutaj miała po prostu ostatnią szansę. Ale robimy sobie piknik i będzie wspaniale. Patrzcie, kisz, wegański kisz z brokułkiem. Wow, no dobra. Jestem już w fazie pod tytułem jem wszystko. To jest trochę taki mecz. Siedzimy na jakiejś randomowej ławce, ale nawet nie wiem jak to zjeść. Ten pan trochę tak zaszalał tutaj. Po prostu popróbujemy. Smakuje zdrowo i pysznie. Tu nie usiądziemy, ale tutaj budowałem. Oboje wiemy. Not guilty pleasure. Że ja tego It's not a guilty pleasure. To spełnienie moich wszystkich snów. Kocham. Nie oddam. Backstory szybkie jest takie, że szłyśmy tutaj przez pół miasta i wiedziałyśmy, że nie zatrzymamy się, dopóki nie poczujemy o. Byliśmy mega zmęczone. Imagine having everything you ever dreamed. Don't you want it? Maybe. Can't you see it? Kinda. Myśmy dosyć. Don't you see that bigger is better and better is bigger. A little bit is never enough. No, no, no. I szłyśmy dzielnie. I want the world, nothing less. All the great and the best. Only giving me the best reviews. I już takie o, patrzymy menu jak z Bibendy. I mamy to. I to tak wygląda. To smażenie. Uważam, że jesteśmy dziećmi szczęścia. Ta kolacja, Julka powiedziała, że chcemy znaleźć Bibendę, to jedzenie było 10/10. Było przepyszne, cudowne, z przypadku, on point, wrócę tam, nazywa się Kosmos i dla tego miasta to jest Kosmos, to jedzenie było Kosmos i mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo i pokażę wam jeszcze więcej. Adieu. Idę? Stara, nie rób mi tego! Nie, to weź, zawstydziłam się. Bye! No mountains too high, no oceans too wide. We're together all night. Dobra, to teraz